Cześć wszystkim z tej strony Astryl, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Assassin's Creed Revelations, tak? Widzę, że ja tutaj mam niedaleko... Co to jest? Nie mam zielonego pojęcia, nieważne. Że niedaleko mam właśnie jakąś robótkę, to sobie zróbmy robótkę. Dzień dobry. Ja nie wiem, panie, co pan chce? Halo? Ała, no, co? No co chcesz, typku? Nie wiem, czy ja mogę w ogóle go skontrować? O co ci chodzi, stary? O, teraz go mogę skontrować. Ale jakiś kurczę potężniejszy jest. Nie pada na jedną kontrę. No co za dziad? O co chodzi? Dobra, spróbuję go obić. Nie wiem. Nawet nie wiem, ile on ma kurczę życia. O, pułapka patykowa 500. Fajnie, dzięki, dzięki. Nie mam zielonego pojęcia, kto to kurde w ogóle był, ale go obiłam i zdobyłam pieniądze. Też opcja. Całe 500 zdobyte. To jest miłe. Tak, natomiast chciałabym wejść do kryjówki tutaj asasynów na szybko. Bo, chociaż nie chcę wejść jednak do kryjówki asasynów, bo widzę, że... nie wyświetlają mi się żadni dostępni, że tak powiem, asasyni, których bym mogła wezwać, to już olać ich. Natomiast pod koniec tamtego odcinka jeszcze ja zobaczyłam, że... po zakończeniu tamtego odcinka jeszcze ja zobaczyłam, że mi wpadły pieniądze do banku, więc bym chciała je zdobyć. I standardowo przejdziemy się do krawca, potem pójdziemy coś jeszcze odnowić. Takie tam rzeczy. 3000 dostaliśmy, mamy 6. Bardzo miło, bardzo fajna kwota. Gdzieś właśnie w tą stronę jest punkt szybkiej podróży, więc sobie z niego skorzystamy. Standardowo nie mam pojęcia, co bym chciała zrobić. O, misja przy okazji jest jakaś sukcesem zakończona, to sobie też oczywiście. Akurat pod gołębnik zaszłam idealnie. Dobra, to cię poślemy gdzieś indziej. Skarbnica Usa, może być. Lecisz. 3 minuty tylko. Na zawsze jakieś pieniądze. Okej, w każdym razie tam wyżej troszeczkę jest ten punkt szybkiej podróży. Siema, a to jest czarnorynkowy handlarz, ta. Nie gościu z zadaniem, szkoda. Gości z zadaniem lubimy. To trzeba przyznać. Może właśnie meczet Fati, bo tam też są jakieś rzeczy do odnowienia, jak i również będzie podejście do przejścia do trochę dalej, wiecie, do jakichś innych punktów synchronizacyjnych, te sprawy. Tak więc zobaczmy, jak to wygląda na mapie. Czy to jest czarnorynkowy handlarz, czy zadanie? Kurde bela, powodzenia z wycelowaniem. O, czarnorynkowy handlarz, Dobra, w takim razie na punkt widokowy się udamy. Widzę, że mogę jeszcze zrekrutować trochę asasynów, co by było oczywiście przydatne. Tak, zdałam sobie sprawę, że tu właśnie jest pusty budynek frakcji. Dobra, kiedyś tam się go weźmie. Kiedyś tam się go weźmie. I tyle. Gdzie ja mam, kurczę, krawca jakiegoś? Żeby było... Tutaj jest jakieś po drodze, że tak to ujmę. Dobra, to w takim razie w drodze powrotnej sobie do tego krawca pójdziemy i go sobie... z usług tego krawca sobie skorzystamy, o, żeby przefarbować ubranko. Ale póki co pędzimy... Co, o co wam chodzi? Ja tylko przechodzę przecież. Aha, tutaj wyżej jest, tak? Punkt widokowy. Mówią, że stracili mnie ze wzroku. Dobrze. Podoba mi się to, że mnie stracili ze wzroku. Dobre. To mnie już w sumie nie powinni zaczepiać, jak jestem tak wysoko, ale kij ich wie. Że tak to ujmę. Zobaczymy jeszcze. A nie, przepraszam, już mnie zgubili. To dobrze. Dobra, w takim razie idziemy się zsynchronizować z punktem widokowym, jak to zwykle bywa. A potem do krawca. No. Nie, weźże. Nice!
To brakuje nam chyba pięciu jeszcze. Fu, nie pięciu, tylko trzech, żeby odblokować jakieś kolejne wspomnienie tam na wyspie Animusa. Nie mam zielonego pojęcia, co to w ogóle jest. Czy tak to można nazwać wyspą Animusa? Czy jednak jakoś inaczej się powinno to nazywać? Serio? Dobra, synchronizuj się w takim razie. Dobrze. Mapa uaktualniona, skok wiary i ja sobie muszę tego krawca oznaczyć, bo ja do niego nie trafię sama na bank. Znam siebie. Dobra, w takim razie krawiec. Nie wiem, czy ja chcę specjalnie biec do właśnie jakiegoś mieszczanina, żeby mu pomóc, czy też chciałabym zrobić to bardziej tak po drodze, w miarę możliwości. Szczerze nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak powiedziałam. Zobaczymy, jak sądzę jeszcze. Dobra, pędzimy w takim razie. Tutaj widzę czarnorynkowego handlarza jeszcze. Żadne zadanie, Krawiec. Mam wrażenie, że w tej części jest wszędzie daleko, wiecie? Ale to może to być tylko moje wrażenie, biorąc pod uwagę fakt, że jednak faktycznie no kurde, Bela, puśćże się. Dziękuję. Biorąc pod uwagę fakt, że faktycznie w każdej części zresztą mapa jest jakby większa niż faktycznie... w sensie, na mapie jak się patrzy, to jest jakby większa odległość niż jest w rzeczywistości. O, w ten sposób i... No nie wiem, to jest zawsze mylące, jakby nie było. Dobra, w takim razie Krawcze, porozmawiaj ze mną. Krawcze? Może być i Krawcze. Widzę, że mi asasyn powrócił jeden. Farbowanie ubrań, syryjski pył. To mam teraz. Mieć Jemenu wobec tego. Akceptuj. 1500 na farbowanie ubranka. Od co? Ale musi być normalnie, wiecie. No, noż pan na dzielni musi być. Przy okazji jest obok... praktycznie zaraz obok jest medyk. To może w sumie do medyka się udam i go odnowię. Też opcja. Przy okazji jest niedaleko też Herold. To czemu by nie? Tylko 600? Fajnie. Podoba mi się to. Tam przy okazji jest kowal. Drugi medyk się pojawił znikąd w sumie. Okej. Przy okazji jest właśnie niedaleko bank oraz kowal. Nie wiem, może też się tam udam do banku i kowala, do Herolda. Jest Herold, wobec tego panie Herold. I niedaleko jest jeszcze mieszczanin do uratowania, bo mi oznacza go na mapie. W takim razie w sumie... Nie wiem, to jest pomysł na pewno, żeby robić takie rzeczy. Jakaś tam myśl jest, o, powiem tak. 400... nie wiem czego. 400, nie wiem jaka to jest waluta nadal, szczerze. Ile pan chce? 1200, a proszę. Niech pański biznes prosperuje. I jeszcze bank sobie odnowimy. 4300 na 20 minut. Cudownie, chociaż ja mam wrażenie, że to 20 minut jest autentycznie jakoś naciągane. Odnowione warsztaty kowali. Czy mogę coś u pana kupić? Amunicję na przykład, zbroja. Mam jakąś lepszą zbroję do kupienia? Nie mam. Dobra, fajnie. Tak w sumie. Amunicję bym kupiła za to, bo mi zgoła brakuje. Ile? Nie. Dobra, dam sosiana. Ukradnę skądś. Dobra, masz 1200 kolejne. Dobra, ktoś tutaj otrzymuje intensywnie awanse. Fajnie. Ja, mi tutaj jeszcze przychód z Konstantynopola się jeszcze bardziej zwiększył, cudownie. Odnowione banki, ja jestem prawie rozpoznawalna, trzeba to zmienić. Co się stało? A, okej. Nie o to mi chodziło, ale dobra. Misję Broń Bractwa zakończono sukcesem. Mogę znowu do Herolda podejść i go przekupić, więc masz sakiewkę z pieniędzmi, osco. Ciesz się, mam nadzieję, że kuczy na zdrowie twoje. I idziemy uratować mieszczanina. Co my tu mamy? Kogo my tu mamy?
You have the bearing of a man who thinks rather highly of himself. But I find you a rather pathetic specimen. What do you have to say about that, Alchuk? Urocze. Awanturnik, ten butny człowiek wyzwał Ezio na pojedynek. Pokaż mu, czym jest upokorzenie. Jasne. If I had a message for you, amigo, I would give it to your mother. How dare you! We settle this now! Dobra, czekaj chwilę, muszę... Nie? Ała, no gdzie? Typku, ty. No, cię powszaniło? Czekajcie, o tak się uskakiwało, dobra. Będziesz brał piach? Oczywiście, że tak. Stay down. Do not pester anyone again. Haha! Surprise attack! Are you serious? You fell for my ruse, old man. Ajajaj. Nie wiem, mało to ciekawe w sumie. Dobra, weź go jeszcze raz kopnij. I lecimy. Gdyby gościu normalnie kontry, w sensie skontrować bym go mogła, to by było spoko, ale weź swoją nagrodę. Gdzie jest moja nagroda? Od te... O Jezus Maria, serio? Nie mogę go skontrować, naprawdę? Dobra, weź go, kurde, kopnij. Okładaj go w takim razie, skoro nie mogę go skontrować. Też jakiś mocniejszy dziadyga. Ile ja cię jeszcze razy będę musiała załatwić, ja się pytam. Mam ukryte ostrze, możemy, kurczę, bardzo szybko to rozwiązać. Nie ma problemu. We will call it a draw, all right? Co to, kurczę, w tle? As are you. Jakiś cel poboczny? How would you like to put those fists to better use with the assassins? You mean fight for a cause and not only for amusement? Tak. Ja wiem, dziwne. I'm sure you would still find some joy in it. Evet, I believe you offend him. All right. Nie, fajnie. To mogę tą nagrodę wziąć? Dawaj mi nagrodę, 350, dobrze. Miło. Dobra, w takim razie gołębnik. Wobec tego skorzystamy sobie, skoro już jest. Pomij wszystkie wiadomości, wobec tego asasyni. Moi mili asasyni, ten już wrócił, no proszę. Dobra, automatyczne ulepszenie. Tutaj też automatyczne ulepszenie. Ten nadal nie wrócił, panie mały książę. Może w sumie w ramach jakiejś misji głównej Gostek musi przyjść. Aha, bo to ty jesteś, tak? Dobra, to cię poślę. Napadnij księdza. Lecisz ty, zabij kupca. Lecisz ty. Napadnij żebraka. Lecisz ty. Odzyskaj miasto. Aleksandra, pieczęcie pamięci, wpływy templariuszy. A ile w ogóle tutaj jest wpływów templariuszy? 20% tylko? Okej! Dobra, wobec tego. Lecimy sobie dalej chyba, nie? Zobaczmy, co jest w ogóle... Co jest tutaj w ogóle? Widzę, że jest kolejny mieszczanin do zrekrutowania, ale w tym momencie to jest troszeczkę nie po drodze. Myślę, że się udamy do tego tutaj mieszczanina do zwerbowania, a potem się udamy do punktu widokowego. Teraz będzie ogólnie mało ciekawy proces właśnie odkrywania mapy, jakby nie było, bo jednak jest to jedna z najbardziej przydatnych chyba czynności, które można robić w Assassin's Creed'zie. Więc no właśnie poświęcimy sobie na to chwilę, bo i tak będzie w końcu trzeba. Kurka wodna, nie mogę cię przekupić. Gościu, oznaczysz mi się na mapie. Dobrze. Teraz mogę go przekupić. Idealnie. Jak się śmieje wesoło, Chryste Panie. No autentycznie wesoło mu. Dobra, pędzimy wobec tego do kolejnego właśnie mieszczanina. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jakaś skrzynka, co sobie właśnie... Pomóż mieszczaninowi. Panowie, co wy robicie? Co to ma być? Dobra. Co wy robicie? Kurka wodna, zostawcie biedną panią. Czy ja mam... Nie, kurde debela, nie chciałam mapy załączać. Dlaczego mi się cały czas myli? Nie mam zielonego pojęcia. Czy ja mam jakiś granat dymny? Petarda odłamkowa, zasłona dymna. O, idealnie.
pięknie. Dobra, lecisz do niego. Teraz właśnie do tego dziabonga. O, siema. No dawaj. Zabij 3 wrogów oślepionych dymem, wyzwania frakcji cyganów. Zestaw 3. Zanim zasłona się rozwieje. Czekaj chwilę, mieszczaninie. Sobie trochę tutaj trochę poszukam jakichś rzeczy, bo jednak mogą mi dać pociski, a pociski są w tym kurczę momencie na wagę złota, chcąc nie chcąc. Więc wiesz. Przepraszam bardzo, może to być troszeczkę uznawane za brak szacunku do ciebie, drogi mieszczaninie, droga mieszkanko w sumie, ale no muszę, no. Potrzebuję pieniędzy. Nie chciałam tego ciała, po co mi to ciało? Idź sobie. Nie no, nie chciałam was zatrudniać. Ludzie, no. Cyganki, no. Let me repay your kindness with action, assassin. If you would have me, I will join your cause. Jasne. Czy jest niedaleko gołębnik w sumie? Nie, chyba nie. Dobra, rekruci. Tak, oznacza mi tych rekrutów. Na cyganki chcąc nie chcąc wydałam pieniądze. Pieniądze, tak? Ciekawe mnie... Co się dzieje? A ty to kurczę kto? A, to moja asasynka chyba, no. A może? Nie, czekajcie. Zobaczmy. Co to jest za oznaczenie na mapie, ja się pytam. Obserwator. Co to jest obserwator, ja się pytam. Co ty jesteś, panie obserwator? Czym ty jesteś? Dokąd idziesz? Obserwator, to jest przyjaciel? Nieprzyjaciel? Cholera wie! Tu cię mam. Stary obserwator. Chodź tu. O, turscy osmańcy. I co mi to dało, że go zabiłam? Czekajcie, wezmę go, przeszukam. Przepraszam bardzo, no co wy robicie? To co, ja nie mogę tutaj już... Ała, ała. Nie, te, nie tabulator, cholera, dlaczego mi się to tak myli? Chciałam noże do rzucania. Dobra. Ała! No. Chciałam go przeszukać, bo chcę wiedzieć, czy coś mi to da. Obserwatorze, panie. Wow, ale ile pieniędzy! Wow, to dopiero ładne. Pan też ma przy sobie sporo pieniędzy, jak na tą grę. Biorę, kurczę, od państwa. Wszystko, co mogę, a ten miał tylko 35 buł. Dobra, wobec tego... gdzie jestem, gdzie chcę się udać? więc właśnie mogę tutaj do punktu widokowego w sumie. Nie czarnochrękowy handlarz. Weź, że mi go odznacz, gro. Nie go. Goddammit. Weź mi się przyklej, gro, do punktu widokowego. O, pięknie. Przyklej mi znacznik na mapie do punktu widokowego. Proszę. O, fragment danych. Jakby tutaj się do niego dostać? Chyba normalnie od dołu bym musiała. Nie mogę? O, ale tutaj chyba mogę. Nie? A. Dobra, to olać. Aj, samo życie. Jak się nie da, to trudno. Dobra, mam trochę tej rozpoznawalności w tym momencie. By się przydało właśnie jakiegoś goska tutaj oczarować moimi wdziękami i brzdękiem moich monet. Co by właśnie mówił pochlebnie na mój temat, ale nie jest tak źle w sumie. Może ja w sumie się uleczę? To jest dobra myśl. Fragment danych! Dobrze. 8 ze 100. Ładnie. Mamy właśnie to jakieś jedno wspomnienie w tym momencie odblokowane dodatkowe, ale co dalej? To pytanie jest dopiero dobre. Dobra. A, ta melodia. Czy ona jest jeszcze z dwójki? Nie wiem, to na pewno się tak wydaje. Jakby to była jeszcze melodia z dwójki właśnie. Przynajmniej mi. Nie wiem jak wam. Nie ma tutaj na górze na pewno żadnego fragmentu. No nie ma. Tam widzę właśnie ten fragment jeden.
który mnie drażni normalnie, ale... Swędzi mnie, by go zdobyć. Mapa uaktualniona. Właśnie skok wiary. Widzę, że powoli idę w stronę tego wspomnienia głównego. To jest w sumie też dobre, wiadomo. Dobra, tutaj punkt widokowy, też się udamy wobec tego. Punkt widokowy. Kolejny to lecimy. Napadnij żebraka, zakończono sukcesem. Jestem za statka dumna, asasynie wy moi. Tak wam się ładnie udaje, forum Bovis. Tak wam się wszystko ładnie udaje, ja głębników żadnych po drodze nie mam. Co to ma być, że ja głębników nie mam? Dobra, lecimy w takim razie tutaj na punkt widokowy. Bezproblemowo widzę troszeczkę bardziej, co mnie cieszy. Dobra. Właśnie oglądaj, że tereny dookoła. Okej, okay. Coś tutaj jest obok. Widzę. A, jest ten cały, jest kolejny fragment, tak? Albo nawet ten sam fragment danych. Nie mam zielonego pojęcia. Nieważne na chwilę obecną. Widzę, że już jestem właśnie na terenie, który jest opanowany przez inną wieżę. Już chciałam powiedzieć wieżę Borgiów, ale nie, to nie ta część. Myślę, że się udamy do tego punktu widokowego w tym momencie. Troszeczkę za mną. I faktycznie się przejdziemy już do misji głównej. Albo w stronę misji głównej. Nie wiem, jak to się uda jeszcze. 4000! Ale miła kwota to jest. To jest taka miła kwota. Czuję się tak dobrze dzięki tej kwocie. Ale dobra, obserwator to jest nowy kurier Borgiów, innymi słowy. Też ma dużo pieniążka przy sobie. Rozumiem. Przynajmniej w teorii. W ogóle jak mi się oznaczają te miejsca, te stanowiska, przy których mogę robić bomby, to czy obok są zaraz głębniki? Przepraszam, idzie się. To jest w sumie też dobre pytanie, myślę, ale widzę, że na innym poziomie jest. Ale zaraz tutaj jest też ten właśnie punkt widokowy, to nie wiem, może się uda zobaczyć jednak. Ajś. Tak, jest gołębnik obok. Cudownie. W takim razie, gołębnik. Tak, pomij wszystkie wiadomości. Aleksandria, odzyskaj miasto, tak? A co tutaj? 0% mają wpływów. Rozpoznaj wroga. Dobra, odzyskajcie w takim razie miasto, moi mili. Każdemu się uda? Na 100%? Dobra, to wysyłam ciebie, a kurczę, złap sobie sporo punktów ambicji, chciałam powiedzieć. A poślę taką trójkę. Co tam? Czy na trójkę dam radę ciebie? Nie, no bez przesady. Dobra, rozumiem. A na dwójkę? Pójdziesz na 100%? Dobrze, to lecisz. Ile pieniędzy teraz mam? 7000. Ładnie. Jestem taka dumna z moich tutaj pracowników. Bo to są moi pracownicy de facto. Ajajaj, dobra, ale, okay, ale to dobrze, szkulcie się, moi mili. Nie ma jak hopsasa. Dobra, w takim razie, właśnie szkulcie się, moi mili. Dzięki temu w końcu będziecie też mieli swoją kryjówkę do zarządzania. Tak myślę. Zwłaszcza, że jakoś tak mi się wydaje, że motyw tych kryjówek, zarządzania tymi kryjówkami, szkolenia asasynów, żeby zarządzali nimi, jest dość ciekawy, szczerze przyznam. Tak mi się wydaje, nie mam zielonego pojęcia. Jak wy na to patrzycie, dajcie znać, możecie. Nie bronię pod żadnym pozorem. Tutaj widziałam w ogóle jeszcze na górze właśnie skrzynię, jak się synchronizowaliśmy. Wyzwania frakcji złodziei. Wdrap się na łączną odległość 1 km, co? No dobra, tak też można. I myślę, że jeszcze właśnie się udamy tutaj po wieżę templariuszy, pokrywkę templariuszy. Jeden pies ostatecznie. Pewnie znowu będzie jakiś tchórzliwy drań, którego będę musiała zaszczylić, bo najprostsza rzecz to jest. Nie tak, Ezio. Kurde. O, w ten sposób. Dobrze. Pięknie. Teraz tu.
Już widzę, że jesteśmy na terenie. Są schrony, czyli że będzie strzelcy wyborowi. Tu będzie prawie, że na bank. Wkraczasz do kryjówki kontrolowanej przez templariuszy. No co wy nie powiecie? Why would anyone carry on like that? Dobra, tutaj na bank to nie jest kapitan templariuszy. O, tutaj jest dziadyga. Widzę cię, hopie. O, zdeponowano pieniądze w skarbcu. Fajnie. A, schrony są właśnie oznaczone tymi dziadygami. Dobra. Okej. Tamten to nie. Powinien mnie tu zobaczyć, co nie? Chyba. Ale tu mnie już widział. Rozumiem. Nie, tabulator! Dlaczego mi się to tak myli? Chryste panie, chyba mam przyzwyczajenie jeszcze, wiecie skąd? Czy pan jest walczący? Fajnie! Piękne! Piękne! O Jezus Maria, coś pięknego, kocham to i nikt mnie... I zgubili mnie, kurczę, wszyscy! Piękne to jest, no po prostu cudowne. Ktoś mnie tam wykrywa, ale chyba się uda. Nie strzelajcie we mnie, proszę. Ja chcę tylko zapalić flarę tutaj. No, bardzo ładnie. Wobec tego mamy kolejną kryjówkę dla nas. A we mnie rzucają kamieniami. No, asasyn. Bardzo ładnie powiedziane. Jest tutaj... Co tam? Poczekaj chwilkę, bo normalnie nie mogę z tobą gadać jeszcze. Zostaw mnie! Ała! Przepraszam bardzo, ale no chwilowo nie mogę. Nie jestem inkognito! Przepraszam! Panowanie nad Konstantynopolem można odnaleźć budynki. Aha, to wiedziałam. A, już, dobrze. Chodź. Pogadam z tobą. Ale mówisz to mnie plecami! Thank heavens for that. Forgive my brash introduction, but I am an assassin in training myself. I am strong, fast, and quite a hit with the ladies. That is a start. How about a race, huh? I will prove to you my skill. Say, to that spot there? Ojeju. Uczeń, ten młody człowiek twierdzi, że jest asasynem. Pokaż mu odrobinę swych umiejętności i pokonaj w wyścigu. Zobaczymy, czy mi się to uda. I could spare a few moments. All right. Tylko byś się do mnie odwrócił, co? Ja wiem, że chcesz mieć... Kurczę, start lepszy, ale no bez przesady. I told you I was good. Dobra, ja tutaj muszę troszeczkę właśnie patrzeć na to, jak idę, że tak to ujmę. Nie. Dobrze, nie spadł. Cieszy mnie to. Jezus Maria, i ile tutaj punkt bramek? O kurde, Bela, ale mam kiepskie zdrowie. Dobra, lecisz. Tam, tak? Okej. No, kurde, Bela. Tyk. Nie ma to jak hopsać sobie bez pośpiechu. Tam wyżej, dobra. No taka jest prawda, że hopsam sobie w tej chwili bez pośpiechu. Dobra, w tę stronę. Jak to ominęłam? Serio? O, teraz się udało. Dobrze. Idealnie. Przepraszam, idzie się. Tutaj kolejny i już. You are good, old man. Dzięki. You have some natural talent yourself. Jarman, who is this? Ah, Ella, come. Meet my new mentor. I told you I was an assassin, my love. And to think you ever doubted me. Aha. Merhaba, efendim. We were just taking the air, Ella, and discussing tactics and such, no? No. We were discussing when your training would begin. Sunrise, every day. Galata Tower. Understood? Evet. Of course, mentor. Dobrze usadzony! Pięknie. Ej, nie ma to jak właśnie osadzanie ludzi. Dotarłeś do punktu kontrolnego. No i cudownie, no! Zawsze coś. Dobra, co my tutaj mamy w ogóle? Gdzie ja...
Nie chcę, kurczę, z informacji na temat budynku, tylko mapę. No ludzie, no. Jak już uda mi się odpalić mapę, że tak powiem, intencjonalnie, to kurde, Bella nie chcą mi odpalić mapy, tylko... Tylko, no właśnie. Może ja bym się udała tutaj do medyka wpierw i go odnowiła. To jest myśl. No interesująca, przepraszam, idzie się. Jezus Maria, mnie przewrócili. No co to ma być? To się nie godzi! Dobrze, kupmy sobie. Czy jest w pobliżu jakiś herald? By się przydał normalnie. Tak, pieniądze z Konstantynopola się zwiększyły. Cudownie, przychody z Konstantynopola. Niech będzie. Bardziej uprzejmie, że tak to ujmę. W tamtą stronę jest bank, to się do banku też udamy go odnowić. Gdzie jest skrzynia? Tutaj? Nie zauważę! Jakby wiecie... kurczę, wzrokowo, że tak powiem. Nie nawiążę kontaktu z... Normalnie mój między... Nie będzie nawiązany kontakt między moimi oczami a mózgiem, ale między uszami a mózgiem już tak! Tutaj sobie bank właśnie odnowimy. Przy okazji sobie zdeponujemy pieniądze, skoro już w tym banku są, od co? Jezus Maria, w końcu zaczynamy zarabiać jakoś w tej grze. Aleluja! Bo jednak faktycznie trochę tutaj jakby naciągane jest to, że... trochę naciągane właśnie jest to, jak długo się czeka na zdeponowanie nowych pieniędzy w... No właśnie w banku, ale idzie przeżyć. Otrzymuje awans, tak? Adept. No dobra. To zaraz tutaj krawce sobie odnowimy również. Zaraz będę ścigana. Co możecie? 5400. Ale przynajmniej właśnie zdobywamy sporo pieniędzy właśnie z zleceń dla naszych asasynów i przydałoby się przed odnowieniem czegoś dalej znaleźć Herolda. Mi się normalnie przycina gra za każdym razem po tym, jak ktoś odnowie. To jest przykre dopiero. Pomóż mieszczaninowi. No mam zamiar. No, cześć. Zabij strażników. Gdzie mi okładasz moją tutaj damę w opresji? Chyba damę, na moje oko damę w opresji. Ała! Ała! No... Ała! Jezus Maria. Panie z toporem. Ona sobie radzi lepiej niż ja, autentycznie. Dobra. To tylko slow motion. Ja myślałam, że znowu coś, kurczę, się dziwacznego zrobiło. You need not be afraid. Let me repay your kindness with action, assassin. If you would have me, I will join your cause. No i cudownie. Toż to świadek jest! Pierwszy raz w tej grze świadek mamy. Świadek na horyzoncie jest. Bo ja jestem rozpoznawalna w tym momencie, tak? Czy nadal jest świadek na horyzoncie? No nie wygląda. Rozpoznanie templariuszy, tak ja wiem. Jest gdzieś tam na horyzoncie ten świadek, czy nie? Jak teraz się zbliżyłam. Chyba nie specjalnie. Przepraszam, nie ma mnie. Gdzie są heroldzi jacyś? Dobra, w poszukiwaniu herolda ogólnie w tym momencie jestem. Przepraszam bardzo. W sensie anonimowy. Na poszukiwaniu herolda jestem, tylko właśnie gdzie by był jakiś herold? Jak ja bym chciała, żeby znowu były te plakaty. Jezus Maria, to by było cudowne, gdyby były plakaty. Tutaj mamy tą całą kryjówkę, czy tam bazę cyganów, zdaje się. Dobrze by było właśnie, jak mówię, znaleźć albo świadka jakiegoś, był przez chwilę na horyzoncie, ale się nie udało. Co ja, żem tu weszłam normalnie przez przypadek? No, chyba tak. Weszłam tu przez kompletny przypadek, ale dobra. Tam się nagle brama zamknęła znikąd. Co tam? Czekajcie, czy mi wyświetla w ogóle gdzieś w pobliżu herolda jakiegoś? Niespecjalnie. Tutaj jest najbliższy. Dobra, to sobie chyba dam spokój w tym momencie. De facto. Dokładniej rzecz ujmując, damy sobie spokój ogólnie z wykonywaniem misji. Dlatego też w tym momencie sobie przerywamy. Dzięki wielkie ludzie za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek ten wam się podobał i że będziecie też oglądali odcinki następne.
Zostawcie komentarz, łapkę w górę, bądź subskrybujcie kanał, będzie mi niezmiernie miło i do usłyszenia, mam nadzieję, następnym razem. Cześć!